Cześć kochani. Takie małe nawiązanie do poprzedniego mojego nagrania, którym wiem, że poirytowałam parę osób z moich znajomych, nawet dosyć konkretnie. I możliwe, że zawiodłam też moją wiadomością i moim stanowiskiem. Chciałam parę rzeczy jeszcze dodać do tego. Jedna rzecz, która mnie zakłopotała, to jest w odniesieniu niekoniecznie do Facebooka, ale do Instagrama, bo tam też to nagranie dałam. Zdaję sobie sprawę, że mogłam tym nagraniem zrobić absolutnie niezamierzenie i tutaj to nie są żadne przeprosiny, tylko to jest raczej wyjaśnienie, przykrość osobom, które są w gay community, tak? I ja mam parę osób znajomych i nie mieliśmy rozmowy na ten temat wprost, natomiast zdaję sobie sprawę, że te osoby mogły to odebrać, że ja jestem przeciwna ich wyborom w życiu, czy w ogóle społeczności homoseksualnej i to nie mogłoby być dalsze od prawdy, bo te osoby, które mam na myśli, naprawdę bardzo mi na nich zależy i bardzo ich szanuję i cenię. Bez względu na to, czy na ten temat rozmawialiśmy kiedykolwiek wprost, czy nie, w każdym razie to jest jedna rzecz, którą chciałabym jakby tak dodać, bo na tym by mi zależało, żeby właśnie te osoby nie patrzyły na mnie w taki sposób, bo to nie jest prawda, tym bardziej, że to, o czym się nie mówi, Trump też swego czasu walczył o to. Trump ma bardzo dużo poparcia wśród gejów też. Ja na Instagramie śledzę paru komentatorów, dwie osoby akurat, no to para. Jeden facet gej i jedna dziewczyna lesbijka, które bardzo jawnie się opowiadają za Trumpem. On zresztą swego czasu walczył o zniesienie kary śmierci dla gejów w niektórych krajach, więc o tym się nie mówi wystarczająco i jest tyle przekłamań, że te informacje nie dochodzą. Natomiast odnośnie jeszcze tego wideo i tego tematu. Ten temat mnie bardzo, bardzo porusza, czego nie ukrywam. Muszę sama sobie jakby limitować i dawkować te rzeczy, bo bardzo mnie rusza. Ja mam alergię do różnego rodzaju gier i manipulacji. Naprawdę, to nie jest tylko, że w polityce. Ja znam siebie z tej strony, w sensie takim, że kiedykolwiek widzę jakieś gierkowanie i czasami w pracy na przykład też są takie sytuacje, to od razu to ukrócam. Nie mam na to czasu, ani ochoty, ani energii. I to jest bardzo, takie uważam, bez szacunku dla ludzi, jak ktoś tak ewidentnie sobie gierkuje. I dlatego ja mam bardzo, jestem cięta na tą kandydatkę, co wiecie, bo no, nie chcę już tam wchodzić, bo jakby ciśnienie mi się zawsze podnosi. W każdym razie, to co chciałam powiedzieć, w ostatnim czasie, tak jak śledzę Trumpa, jestem niesamowicie zafascynowana tym, że okazuje się, że mimo tego, że ja myślałam, że go powiedzmy do jakiegoś stopnia znam, to mam wrażenie, że on jest tak niesamowicie skomplikowaną, kompleksową, nie skomplikowaną, kompleksową osobą, że ja mam wrażenie, jakbym co chwilę otwierała kolejne pudełko z tego pudełka i jeszcze jedno pudełko i ja byłam podekscytowana pierwszym, bo z tego czy tego powodu powiedzmy mi podchodził, a tam jest kolejne pudełko, o którym nie wiedziałam i kolejne, on jest taki, no taki package generalnie i o czym mówię. Jak zaczęłam go śledzić, to jeszcze zanim go zaczęłam śledzić, to pamiętam, że tak trochę patrzyłam na niego jak na takiego no, prostego faceta, tak? Nawet słownictwo, jakim on operował, tak? O, to są dobrzy ludzie, to są bardzo, bardzo dobrzy ludzie. Albo w drugą stronę, to są źli ludzie, to są bardzo źli ludzie. I tak zawsze myślałam, że on operuje językiem jak dla przedszkolaka. Natomiast
zajęło mi trochę, szybko właściwie, no ale zanim trafiłam właśnie na jego całe wypowiedzi, gdzie zobaczyłam, jak niesamowitą wiedzę ten człowiek ma. On ma tak niesamowitą geopolityczną wiedzę, on ma naprawdę duże zrozumienie tego, co się na świecie dzieje, tak? Co jest bardzo ważne w polityce. Nie dość, że te zależności, ale jakby zrozumienie tych wszystkich specyficznych aspektów dla konkretnych rejonów świata. Bardzo dla mnie to jest fascynujące. To, co mnie fascynuje coraz bardziej teraz też, w ostatnim czasie trafiłam na parę jego wywiadów sprzed lat. Jedno było z 1995 roku, a jedno... więcej oglądałam, ale te dwa tak teraz w ostatnim czasie. Jedno sprzed 36 lat. I słuchajcie, on mówi tak, jakby mówił to teraz. Wiadomość, którą on przekazuje, jest tak spójna. On cały czas mówi o potrzebie silnej Ameryki, o potrzebie tego, żeby Amerykanom się dobrze powodziło, o tym, żeby Ameryka nie była wykorzystywana na arenie międzynarodowej, tak? O sprowadzeniu biznesów do Ameryki i tak dalej, żeby po prostu była to potęga gospodarcza. Zresztą powiem wam, słyszałam ostatnio takie bardzo ciekawe stwierdzenie, że dlaczego te wybory w Ameryce są tak ważne, bo jak Ameryka kichnie, to świat łapie przeziębienie. I bardzo to jest fajne porównanie. Jak Ameryka kichnie, to świat łapie jakieś chorobsko. I ja tak też to widzę, że jak Ameryka jest stabilna, to i cała ta geopolityka jest stabilna wtedy, tak? Więc on ma zrozumienie tych rzeczy i on o tym mówi od lat. Jakbyście posłuchali interwiu, to są dokładnie te same rzeczy. I to, już sam ten fakt pokazuje, że on po prostu jest stały i to pokazuje jego charakter też. On nie zmienia się jak chorągiewka, jednego dnia stoi po tej stronie, drugiego stoi po tej. Nie, on cały czas ma swoje przekonania i to są obiektywnie rzecz ujmując dobre przekonania. Z ekonomicznego punktu widzenia on był w rynkach nieruchomości, tak, i budownictwa przez długie lata. Jest też bardzo dobrym, jak to powiedzieć, osobą realizującą projekty. On nie jest tylko osobą, która wychodzi i mówi o czymś, o jakichś ideałach, tylko on je egzekwuje. Są konkretne, namacalne, wymierne efekty jego pracy, jego działań i jego pomysłów. I on też robi to, co mówi. Tak? To też jest ważne dla polityków zwłaszcza. Powinniśmy chyba mieć wszyscy na uwadze to, czy polityk tylko klepie i usta mu się ruszają, później wychodzi i nie ma żadnego follow-up po tym, czy ktoś robi tak, jak mówi. On jest osobą, która robi tak, jak mówi. Ale też inne rzeczy, które mnie fascynują, tak ostatnio, które zauważyłam. On jest bardzo lubiany wśród niesamowicie dużej ilości ludzi. Ma ogromne poczucie humoru, ale w takie inteligentne poczucie humoru. On nie jest typem, który idzie i śmieszkuje. On mówi te żarty z poważną twarzą, a jak się tego słucha, to są naprawdę inteligentne wypowiedzi, bardzo bystre, bardzo szybkie i, no i bardzo właśnie tak, bardzo też takie, no często śmieszne, ale takie, to jest taki inteligentny humor. I inna rzecz jest taka, że on się bardzo wypowiada pozytywnie o wielu ludziach, zresztą nie bez powodu ma tylu zwolenników w dalszym ciągu, tak? Kolejna rzecz, o której też myślę, że wiele ludzi nie wie, a która bardzo dużo mówi o nim. Tak jak mówię, pewnie nie wiecie, ale on już zaczął zbierać swój gabinet, ludzi do swojego gabinetu w tej chwili. I sam powiedział, że w przypadku jego pierwszej prezydentury on zaczął zbierać ludzi, jak już był prezydentem i to była strata czasu, że on nie chce tego czasu tracić, więc już zbiera grupę bardzo mądrych, bardzo inteligentnych, dobrych właśnie też w wykonywaniu swoich pomysłów ludzi. Robert Kennedy Jr., już o tym też wspomniałam, który jest takim zwolennikiem
ochrony środowiska, ale takiej zdrowej, nie o dwutlenku węgla, mielenie idiotyzmów, tylko o autentycznej ochronie środowiska, wód, mórz, oceanów, zwierząt, w tych nieopryskiwania roślin, tak, użyźniania gleby, żeby jedzenie było bogate w te składniki mineralne, odżywcze i tak dalej, tak, nadzoru nad tą big farmą, przemysłem farmaceutycznym. To takie są bardzo mądre, powrót do źródła generalnie, tak? To jest Robert Kennedy, walka z przemysłem szczepionkowym. Teraz wychodzi po prostu, słuchajcie, jak grzyby po deszczu, wychodzą informacje na temat szkodliwości szczepień. To nie tylko o covidowe szczepienia chodzi, o połączenie szczepień z autyzmem. Przecież to są tak poważne rzeczy, o których się nie mówiło, bo to, no, to było Big Pharma trzymała polityków w kieszeni, tak? I oni to chcą pozamiatać. Kolejna rzecz, jego partnership, to właśnie współpraca z Elonem Muskiem. No kurczę, ja ze samochodami elektrycznymi nie jestem i nie będę, natomiast nie można mu zarzucić, że on nie jest innowacyjny. I nawet sam fakt, że Trump nie jest za wprowadzeniem przymusowym tym elektrycznych samochodów, a jednocześnie Elon Musk go popiera, to też mówi bardzo wiele. I też może nie wszyscy wiedzą, ale Elon Musk, jeżeli Trump wygra, miałby stanąć na czele agencji rządowej odnośnie efficiency, czyli odpowiedniego wykorzystania środków finansowych i zasobów różnych, tak? Czyli żeby to wszystko żeby nie było marnowania. A Elon Musk, no, w tej kwestii jest na pewno bardzo dobry, to wszyscy wiedzą. Więc on już zbiera ludzi do tego swojego rządu. No i kolejna rzecz, sorki, trochę jestem tutaj bo muszę wpisać w GPS-a szybko coś. Kolejna rzecz, za którą Trumpa bardzo, bardzo szanuję, jest taka, że Trump jest też niesamowicie silny psychicznie i fizycznie. I powiem wam, jestem totalnie zszokowana. Psychicznie w jakim sensie? No w takim, że generalnie, tak jak wszyscy mieliśmy okazję zobaczyć nawet po tym zamachu, tak, gdzie człowiek jest pod ostrzałem, a potrafi stanąć jeszcze bez lęku, tak, i na to zareagować. Ale też on jest, nie ukrywajmy, nie tylko pod fizycznym, jakby takim realnym obstrzałem, ale on też jest pod obstrzałem tej całej manipulacji, tych wszystkich rozpraw. Na przykład mówią o nim teraz, że on jest skazany za przestępstwa, czy jak to tam się mówi. Nie wiem też, czy wiecie, że część z nich zostało cofnięte i była ostatnio rozprawa w sądzie apelacyjnym, gdzie prawnicy, którzy wytoczyli mu proces, ten sąd apelacyjny tak ich po prostu zweryfikował, bo nie mieli absolutnie poparcia na te swoje argumenty, że rozprawa się zakończyła tym, że sąd apelacyjny chciał skazać tych prawników za wykorzystanie systemu prawniczego do przeszkadzania w wyborach, tak? Do persecuting no former president, tak? Brakuje mi tu słów. Więc poziom jego siły w tym wszystkim, tak, gdzie on jest prześwietlany z każdej możliwej strony, jest dla mnie niesamowity. No i ostatnia rzecz, siła fizyczna, słuchajcie, no ten człowiek jest jak po prostu, jak maszyna, jego kalendarz jest wypełniony od rana do nocy, ja śledzę różne rzeczy i na przykład wiem, że tego wieczoru jest na jakiejś kolacji, bo widzę już tam klipy jakieś się pojawiają tych ludzi, których śledzę, tych dziennikarzy wszystkich, a na drugi dzień na przykład rano już dostaję powiadomienie, że jest świeży jakiś tam interwiu godzinne z tego poranka, gdzie wczoraj był do pierwszej w nocy na jakiejś imprezie, a rano już jest załadowane całe gotowe godzinne interwiu. I to jest po prostu niesamowite, jaką ten człowiek ma wytrzymałość fizyczną też. W ostatnim czasie też odwiedził barbershop, tak? Czyli ten salon strzyżenia, tak, męskiego, do ofiar huraganu jechał, tak, zobaczyć, jak to wygląda,
jest na tych wszystkich rally swoich, gdzie się spotyka z ludźmi, tak? Interview i tak dalej. No, to jest niesamowite. Dla mnie, ja jestem naprawdę pod tak niesamowitym wrażeniem, jak śledzę Trumpa i widzę jego siłę. I dałam dzisiaj na Facebooku taki mały klip z posterem, z takim, jak to się mówi, z takim, z taką zawieszką ogromną, gdzie ktoś zawiesił na swoim budynku, gdzie jest napisane zdjęcie Trumpa i pisze legenda, kuloodporny, i na drugiej stronie pisze nie trafiliście, tak? No i Trump 2024. I wiecie co, jak ja to zobaczyłam, to tak sobie pomyślałam, on naprawdę jest legendą. Ten człowiek jest naprawdę legendą. W moich oczach on jest żywą legendą. I jestem coraz bardziej zafascynowana, jak go śledzę. Coraz bardziej go popieram i chciałabym, że te osoby, które są przeciwne, żeby po prostu dały mu szansę, tak jak się to mówi, the benefit of the doubt. Posłuchajcie jego u źródła, możecie się naprawdę bardzo zdziwić. Naprawdę można się bardzo zdziwić. Więc tak, chciałam jeszcze się podzielić tymi fragmentami. No nigdy bym nie pomyślała, że ja będę nagrywała cokolwiek dla Trumpa, no. A jednak, no, mam ochotę nadal, więc do okresu wyborów pewnie, i to jest, powiem wam, to jest jedyny temat, na który ja mam ochotę w tej chwili. Nawet nie to, że ochotę. To jest jedyny temat, który uważam jest wart uwagi, i ja na przykład nie chcę odwracać uwagi czymś, co będę dodawała, od tego ważnego tematu, tak powiem. Tak jest ważne w moich oczach, więc... Okej, kochani, pozdrowienia. To nagranie, mam nadzieję, wyszło mi trochę bardziej łagodne, bo czasami, w zależności od momentu, to naprawdę nie patrzę na rzeczy tak łagodnie i dużo rzeczy mi ciśnienie mocno podnosi, aż muszę naprawdę sama sobie przypominać, że spokojnie, jest nadzieja i że akurat Trump, on tą nadzieję tak promuje w jego wiadomościach. Już się znowu rozwijam tutaj, ale... Generalnie jak on mówi i nawet jak mówi o tych rzeczach, które są tak irytujące, o tej destrukcji tak wszechobecnej, naprawdę, to nawet jak on o tym mówi, to widać to jego taki chill, taki spokój i taki optymizm właśnie w tym. O, właśnie przejeżdżam, patrzcie, koło Tesli, no, jaki zbieg okoliczności. Koło Ilona Muska, nie wiem, czy widzicie to. Czy to pokazało, czy nie, ale tak, Tesla właśnie. O, a ja przyjechałam do Tesli, wychodzi na to, bo tutaj będę spędzała popołudnie teraz, więc no, tak, chciałam dodać jeszcze te 3 grosze, więc jest nadzieja, słuchajcie, i ja do wyborów będę jeszcze aktywna. Sorry, not sorry. Pozdrowionka, pa, pa.